Witam Was serdecznie, Adam Miarka na kanale Żyjąc Każdym Słowem. Dziś będę chciał rozpocząć taką serię rozważań biblijnych pod tytułem Stare i Nowe Przymierze. Będę chciał mówić w czym Stare Przymierze było gorsze, że musiało być zastąpione przez Nowe, w czym Nowe jest lepsze niż Stare, ale również o pewnych elementach wspólnych. W dzisiejszym takim rozważaniu wstępnym będę chciał mówić też o pewnych zasadach Właściwego rozumienia Pisma Świętego. Szczególnie będę chciał mówić o tym, że Pismo Święte stanowi wspólną, harmonijną, spójną całość, gdzie zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament są ze sobą harmonijnie powiązane, a osobą, która łączy Stary i Nowy Testament jest Jezus Chrystus. Przechodząc już do naszego studium, będziemy chcieli Przeczytać właśnie zapowiedź z nowego przymierza, która paradoksalnie ma miejsce w Starym Testamencie. Albowiem ganiąc ich, mówi: Oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Jest to fragment listu do Hebrajczyków, który jest cytatem z księgi Jeremiasza, bo w księdze Jeremiasza w Starożytnej. Księdze prorockiej, była zapowiedź i obietnica nowego przymierza. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ich ujął za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Widzimy już tutaj, że coś było nie tak ze Starym Przymierzem, że byli ludzie, którzy byli w tym przymierzu, ale w tym przymierzu nie wytrwali. I jaka jest Boża reakcja? Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Jest tu zapowiedź prorocza, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc Poznaj Pana, bo wszyscy oni znać mnie będą od najmniejszego aż do największego z nich. Ta końcówka jest dla mnie najpiękniejsza. Co to byłyby za czasy i co to byłoby za społeczeństwo i co to byłby za Kościół, w którym każdy znałby Pana. Bo Pana można poznać tylko dlatego, że chce się Go poznać i to usilnie chce się Go poznać, że chce się mieć z Nim bliską relację, bliskie więzi, że miłuje się Go. Cóż to byłby za cudowny świat? I taki został obiecany. Ale warto byśmy spojrzeli właśnie na całość Pisma Świętego i dostrzegli właśnie to, co spaja Pismo Święte w jedną spójną całość. Mówił o tym sam pan Jezus w Ewangelii Jana, 5, rozdział 39, werset, jeden z najważniejszych tekstów biblijnych, myślę. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. My czasami różnych rzeczy szukamy w Słowie Bożym i dobrze, a one składają świadectwo o mnie. Pan Jezus chce zwrócić uwagę, żebyśmy nie szukali nauk w Piśmie Świętym na pierwszym miejscu, ale żebyśmy szukali Jego jako osoby, który jest tych nauk. Całe pismo składa świadectwo o Jezusie, tak mówi Pan Jezus. Oczywiście w tym czasie nie było jeszcze Nowego Testamentu, ale to objawienie Boże jest kontynuowane ze Starego Testamentu do Nowego. I oczywiście możemy, myślę, bez żadnego problemu wyciągnąć też takie wnioski, że pisma tutaj, dla nas, ludzi Nowego Testamentu, odnoszą się zarówno do Starego, jak i Nowego Testamentu. My nie możemy y, studiować o Jezusie tylko z Nowego Testamentu. My musimy widzieć, że Jezus był Mesjaszem, który był zapowiedziany od raju już. Y... W Starym Testamencie na niego czekali królowie, prorocy, jak w popularnej pieśni się śpiewa. Chrystus był zapowiedziany jako mesjasz przez 4000 lat. Pokolenia wyglądały jego i był przedstawiony w pewnych symbolach w Starym Testamencie. Ale Nowy Testament patrzy na życie, misję, zbawienie dokonane przez Chrystusa wstecz i składa świadectwo o czymś co już się dokonało. Także Chrystus jest tą centralną postacią pisma świętego i wszystko, co studiujemy w Piśmie Świętym, musimy rozpatrywać z chrystocentrycznej perspektywy. Oczywiście na pod... Napotkamy pewne trudności w studium Pisma Świętego, zarówno między Starym a Nowym Testamentem, ale również w obrębie tylko Nowego Testamentu lub w obrębie tylko Starego Testamentu. I potrzebujemy tutaj mądrości Bożej i prowadzenia Ducha Świętego, aby dojrzeć. Że te pozornie sprzeczne pewne fragmenty tworzą wspólną i spójną, harmonijną całość. Dam pewien przykład, który myślę nie będzie nam nastręczał trudności. To jest historia zachowania. Złoczyńców ukrzyżowanych razem z Panem Jezusem. Ewangelista Marek, sprawozdaje, Niechże Chrystus, król Izraela, stąpi teraz z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. To były oczywiście głosy z tłumu ludzi, którzy byli wrogo nastawieni do Chrystusa, ale czytamy w tym sprawozdaniu, także i ci, co z nim byli ukrzyżowani, urągali mu. Ewangelista Mateusz daje takie samo sprawozdanie. Tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy z nim razem byli ukrzyżowani. I kiedy czytamy te fragmenty, no możemy się zastanawiać, ale zaraz, zaraz, przecież gdzie jest ten łotr, który nawrócił się w ostatniej chwili na krzyżu, któremu Chrystus obiecał, że y, będzie z nim w raju? Ewangelista Marek i ewangelista Mateusz nie mają tego w swoich ewangeliach. Opisuje to tylko ewangelista Łukasz. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: Czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Te opisy są pozornie sprzeczne. jeżeli chcielibyśmy zastosować tą biblijną zasadę, na świadectwie dwóch lub trzech świadków ma się opierać każda sprawa, i gdybyśmy tylko tą zasadę zastosowali, moglibyśmy powiedzieć: No tak, Marek i Mateusz składają y, zgodne świadectwo, że obaj złoczyńcy urągali. Łukasz mówi, że. Tylko jeden urągał. W związku z tym świadectwo Łukasza jest fałszywe, należy go odrzucić, należy usunąć z naszych Biblii Ewangelię Łukasza i dzieje apostolskie. Zanim potraktujecie poważnie to, co mówię, Oczywiście jest to pewna forma takiej gimnastyki umysłowej, którą tutaj robimy. Oczywiście nikt z nas by czegoś takiego nie pomyślał. Myślę, że nikt z nas też nie ma problemu ze znalezieniem rozwiązania tego dylematu. Jest dość oczywiste, że do pewnego momentu obaj ci złoczyńcy urągali Jezusowi, ale w pewnym momencie jeden z nich się nawrócił. I dlatego te opisy nie są ze sobą sprzeczne, one się wzajemnie uzupełniają. I teraz, jeżeli patrzymy na to z tej perspektywy, że jest pismo święte, które tworzy spójną, harmonijną całość, to musi być sposób rozumienia pozornie sprzecznych fragmentów, który właśnie jest logicznie spójny i ma sens jest zgodny z całością nauki pisma świętego. Także najwyraźniej to, co tu się stało, to obaj złoczyńcy urągali Jezusowi do pewnego czasu, w pewnym momencie jeden się nawrócił i po prostu Marek z Mateuszem opisują tylko ten pierwszy fragment tej historii, a Łukasz podkreśla historię właśnie Łotra, który nawrócił się w ostatniej chwili, on opisuje tylko końcówkę tej historii. Także pamiętajmy, że całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Jest tutaj wiele myśli, które mówią, że pismo święte jest natchnione przez Boga i tworzy wspólną, spójną, harmonijną całość i jest pożyteczne do wielu rzeczy, ale przede wszystkim musimy pamiętać, żebyśmy szukali w Piśmie Świętej Osoby Jezusa Chrystusa. I teraz taka zapowiedź, przesmak tego, o czym będziemy studiować w całej tej serii. Teraz zaś objął oczywiście kto? Pan Jezus, jako arcykapłan w świątyni niebiańskiej, objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem. W ogóle będziemy dużo w tej serii studiować z listu do Hebrajczyków. Także jest właśnie Lepsze przymierze jest Pan Jezus pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało ustanowione w oparciu o lepsze obietnice. Wszystko w tym nowym przymierzu jest lepsze. I w kolejnym studium będziemy mówić o tym, na jakiej obietnicy zasadzało się stare przymierze, na jakiej obietnicy zasadza się nowe przymierze i to pomoże nam zrozumieć, dlaczego to nowe przymierze jest o niebo lepsze niż przymierze stare. To wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiaj we wstępnym studium na ten temat. Życzę Wam, jak zawsze, wielu Bożych Błogosławieństw. Zachęcam do obejrzenia innych filmów kanału, do dzielenia się nimi, jeżeli uznacie te treści za wartościowe, do polubiania, komentowania, do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie uczyniliście, abyście byli na bieżąco z nowościami. Teraz pragnę zostawić Wam. Was z życzeniami obfitych, Bożych Błogosławieństw na nadchodzący tydzień. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu spotkamy się znowu na kolejnym studium z tej serii. Niech Bóg Was błogosławi, obficie. Amen. Muzyka